Zastanawiałeś się kiedy, dlaczego Bóg zabronił ludziom już na samym początku objawienia Biblii w pierwszym i drugim przykazaniu czynić sobie jakieś wyobrażenia Boga, jakieś obrazy, rzeźby, które by przedstawiały Boga? No, pierwsza odpowiedź najbardziej oczywista że ludzie mają tendencję do oddawania czci tym przedmiotom. I rzeczywiście w historii Izraela było to widać wyraźnie. A w historii dzisiejszej, czy w sytuacji dzisiejszej, to nie muszę nikogo o tym przypominać. Ale jest i drugi ważny powód: otóż, jeśli przedstawimy Boga w jakiś sposób, to nie tylko mamy tendencję do tego, by cześć temu oddawać jako Bogu temu wyobrażeniu, ale zaczynamy, o Bogu myśleć tak. Jak w tym wytworze sztuki naszych rąk czy umysłu, yy, przedstawiliśmy go. Zaczyna zaczęliśmy widzieć Boga tak, jakśmy go wyrzeźbili czy wymalowali. I teraz dzisiejszy dzień. Jezus rzeczywiście został ukrzyżowany, ale w naszej katolickiej religijności przedstawienie Jezusa jest ciągle na krzyżu. Te krucyfiksy, te wspaniałe rzeźby, Piękne, ale utwierdzają nas w przekonaniu, że Chrystus cierpi na krzyżu cały czas. Ja sam z tym miałem problem. Jak szukałem Boga, jak chciałem zrozumieć, po co Jezus przyszedł, cały czas widziałem Go jako tego cierpiącego, który przegrał. I nie podobało mi się to zakończenie. Ja chciałem Boga, który zwycięża. I Dopiero po jakimś czasie spotkałem pewnego amerykańskiego pastora Davida Wilkersona, który mi powiedział przecież na krzyżu nie ma Jezusa, przecież Jezus zmartwychwstał, przecież Jezus żyje i chce wejść osobiście do Twojego życia. Pomyśl dziś o tym, czy wyobrażenie nie przysłoniło Ci prawdy.